Moi drodzy, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Podcast duetu Rock and Rojo przed Wami. Kolejny odcinek, nowa odsłona. Witam Cię, Remigiuszu, bardzo serdecznie. Dzień dobry, Rojo, dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Temat nie byle jaki. No, nie byle jaki, bo już przez nas troszeczkę jakby zaczęty pierwszymi przeciekami dotyczącymi nowej, świeżej sagi w oparciu o jeden plakat. Ale nieważne, moi drodzy, dzisiaj, no powiedzmy, że tak klimatycznie zacznę, zaanonsuję temat dzisiejszych rozważań, a potem dam głos Rokowi i zapytam go, co on poczuł, gdy usłyszał, że nadciąga remake pierwszego Wiedźmina. Także moi drodzy, no umówmy się, że koniunkcja sfer pojawiła się nieoczekiwanie i tak powstający na silniku Unreal Engine 5 Wiedźmin Remake, wcześniej pod kodową, enigmatyczną jak najbardziej nazwą Project Canis Majoris, mam nadzieję, że dobrze to czytam. I tak reasumując, już za chwilkę dając głos Rokowi, czy mamy tutaj wysłuchanie fanów? Czy mamy pewną formę żeru dla inwestorów pod kątem lepszych notowań na polskiej giełdzie? Pewien podkład klimatyczny bądź nie pod czwórkę, który długofalowo i docelowo ma być nową trylogią. A może wszystko to naraz? No, można by spekulować i temu się właśnie dzisiaj z Rokiem oddamy. Rok, zapraszam serdecznie. Proszę uprzejmie, no to jest chyba takie powiedzenie stare i dobre. Może nie jest zawsze dobre, ale stare na pewno. I wilk syty i owca cała. To jest taki projekt, na którym chyba korzystają wszyscy, bo inwestorzy na pewno zacierają ręce. Gracze tacy jak ja się cieszą, bo to jest duży powód do radości. To jest okazja do wyprodukowania nowego Wiedźmina. Można to zrobić w zasadzie przy użyciu nie jakichś gigantycznych środków, bo robi to studio zewnętrzne. To jest też w ogóle przyczynek do tego, żeby pogadać o tym, jak Redzi swoje projekty rozdają na zewnątrz i dzięki temu mogą powstawać nowe tytuły w ich uniwersach. Ja jestem jak najbardziej za, a studia są wypróbowane, pracują tam ludzie, którzy gdzieś tam mieli do czynienia z pierwszym Wiedźminem i z drugim. Więc no, myślę, że możemy się spodziewać czegoś fajnego. Oczywiście pytanie, jak będzie ten remake wyglądał. Ja zakładam, że będzie wyglądał wyśmienicie. Bo po co robić jakiś inny, jakiś gorszy. Więc myślę, że tu wszyscy powinni być zadowoleni. Ja bardzo się cieszę, jak usłyszałem o tym remake'u. Wiesz, pośród różnych rzeczy, ja dosyć długo opowiadam o remake'ach i jest parę takich tytułów, które wielokrotnie wskazywałem. I wśród nich oczywiście był Wiedźmin, tuż przy Kotorze, który tam się robi, ale tak się trochę ciężko się robi. Trochę w bólach, no. No, więc tak, to jest, wiesz, myślę, że każdy z nas mógłby dużo takich tytułów podać, które zasługują na remake'i. Na pewno byśmy podali Fallouta, to od razu, ale Wiedźmin absolutnie. To jest genialny pomysł i bardzo się cieszę, że Redzi to zrobili. Znaczy, moi drodzy, no, mamy tutaj do czynienia z pewnym powrotem do na początku zastosowanej, wdrożonej tak zwanej strategii komunikacyjnej, która z jednej strony jest bardzo fajna, bo mamy gdzieś tam z tyłu głowy, że nadchodzi coś fajnego, coś od Redów i są te emocje bezdyskusyjne. Z drugiej strony jest ta taka świadomość, że pewne rzeczy zobaczymy za 2-3 lata bądź dekadę. To wszystko się zmieniło po premierze Cyberpunka 2077, gdzie Redzi zaczęli być bardziej ostrożni, powściągliwi w kwestii robienia hype'u, szumu i tak dalej, tylko po to, żeby znów w pewnym momencie troszeczkę zalać nas wiedźmińskim sosem, bo sprawdzonym, bo ten wiedźmiński sos z naciskiem na trójkę dał im światową sławę. No tutaj nie odkrywamy żadnej Ameryki, także pozwolicie, że posilę się o taki truizm. A nagle znów wracamy do tej strategii, gdzie. No kiedyś gdzieś tam jakiś Wiedźmin będzie. Raczej nie będzie to Geralt, bo ta historia jest zakończona wielokrotnie. O tym była mowa ze strony Redów, dlatego ja bym był tutaj za takim Hogwarts Legacy w świecie oczywiście Kaer Morhen, czyli jakby przed nami wszelkie testy na bycia Wiedźminem,
albo przez nas wygenerowanym, albo na przykład historia innego Wiedźmina za młodo, ale o tym spekulowaliśmy, rozmawialiśmy z Rokiem na temat jakiś czas temu w innym podcaście, macie do niego wszędzie tu około linki na końcu w opisie, etc., etc. No ale tutaj faktycznie jest sytuacja bez precedensu, doskonała. Rok bardzo fajnie tutaj jakby zaczął swoją wypowiedź od tego, że jest wiele takich gier, które wymagają pewnego odświeżenia wizualno-dźwiękowo-mechanicznego. Zobaczymy. Najważniejsze, żeby w tym wszystkim no, nie zatracić tej fabuły, magii, narracji. Bo tak, zwróćmy uwagę, co było dobre w Wiedźminie 1 i co nie powinno być w ogóle w żaden sposób nadszarpnięte, w co Redzi nie powinni specjalnie ingerować. I tak, z jednej strony, mimo doskonałej fabuły, świetnie napisanych Stalarem w sumie na czele dialogów, czy doskonale skąpanego w słowiańskim klimacie świata przedstawionego, no pełnego barwnych postaci, gdzie historię w sumie o salamandrze, jak i samo poszukiwanie wykradzionych alchemicznych receptur, śledzi się znakomicie. To jest super, to jest baza. No ale oprócz tego niestety siermiężny, mimo że genialny w swoim zamyśle trzech styli, polegający na klikaniu tylko i wyłącznie w odpowiednim momencie systemie walki, od którego odbiłem się masakrycznie. Ja nie mówię, że jestem ogólnie miłośnikiem systemu walki w Wiedźminach, bo znam o wiele lepsze w innych grach, no ale umówmy się, że głównie fabułą, głównym bohaterem ta gra stała. Szybko nużący backtracking. To na przydługawych, nawet w odniesieniu do malutkich lokacji, to był dramat na starcie ekranów ładowania. Niebrzydka w 2007 roku, oczywiście grafika, która jednak paskudnie się zestarzała, to jest oczywiście tylko moja opinia. No i na koniec brak tak trywialnych rzeczy jak skakanie, gdzie mały krawężnik no, stanowił zaporę nie do przejścia. Rok, co ciebie najbardziej ujęło, a co ciebie najbardziej zmęczyło albo zabolało w jedynce? Wiesz co, to jest kawał historii oczywiście polskiego gamingu i tak się go traktuje i się patrzy na niego z ogromnym sentymentem. Oczywiście, że gra miała masę niedociągnięć i no, zwłaszcza na premierę. Ja też się odbiłem na premierę i potem postanowiłem poczekać i chyba rok później wyszedł patch, który trochę skrócił te czasy ładowania i dało się w to grać dużo, dużo przyjemniej. Wiesz, to co było mocą Wiedźmina od samego początku, to ani to gameplay, ani ta mechanika, ale te dialogi, postacie, to, że to był Geralt, więc wiesz, to co jest kręgosłupem dobrej historii Wiedźminie i to, co wzbudza nasze sentymenty, pozostaje. Wszystkie inne rzeczy, które nam nie podchodziły, są jak najbardziej do zmiany i myślę, że to zostanie wprowadzone. Plus jedną niezwykle ważną częścią tego projektu to jest szansa wydania tej gry na konsolę. Bo to jest tak, oczywiście nie o to mnie pytałeś, bo już zaczynam gdzieś zmierzać w niewłaściwe być może rejony. Więc ja mam takie poczucie, że już w momencie startu w grze było dużo mechanik, które były trudne do przełknięcia. Przełykało się je ze smakiem, bowiem był to Wiedźmin i była to polska gra i to była świetnie zrobiona polska gra, pomimo tych różnych wad. Dzisiaj, gdyby ktoś miał spojrzeć na tego Wiedźmina i tak ograć go 1-1, to znaleźliby się ludzie, którzy powiedzieli super gra, archaiczne mechaniki, ale fajnie, ale większość by powiedziała, oj, to chyba nie dla mnie, to chyba nie na te czasy, więc tu jakieś zmiany na pewno się przytrafią, ale niewątpliwie postacie, które tam zostały wprowadzone, to jak ten świat był zbudowany, te półnagie karty, które się zdobywały, to było takie ekscytujące, wiesz, to niewielka rzecz, ale sprawiała dużo frajdy. I ta słowiańskość tego świata, klimat tego wszystkiego, mam nadzieję, że to zostanie oddane. Wiedźmin w ogóle wprowadził do fantastyki, przynajmniej gamingowej, ten taki słowiański klimat i wprowadził go bardzo, bardzo skutecznie, bo to nie jest tak, że amerykańscy gracze nagle się zaczęli odbijać od tych potworów, które Redzi stworzyli tutaj na potrzeby tej gry. Nie, to świetnie wpasowane jest w świat fantasy i to się zaczęło już w pierwszej części i mam nadzieję, że będzie kontynuowane w tym remake'u tak muzycznie, jak i wizualnie. Więc w moim mniemaniu to jest fantastyczny sposób na to, żeby Wiedźmina dostarczyć ludziom, którzy w niego nie grali gdzieś tam na zachodzie, żeby zrobić świetną muzykę, żeby zrobić fajny gameplay i kontynuować i być może poszerzyć tą historię, z którą mieliśmy do czynienia. Więc to jest ogromna szansa jakby na zarobienie grubej kasy przez Redów, żeby to wszystko było jasne, i przez studio, które robi ten projekt, bo to się na pewno da zrobić, jest fantastyczny kręgosłup. Słuchaj, no tak, polski zespół, Bielsko-Biała, Fools,
Theory. Raz, że przez to, że będą mieć do tych projektów podwykonawców, który jednocześnie zrobi i będzie podtrzymywał ten hype ogólnie na Wiedźmina i uważam, że zrobi im bardzo fajny właśnie taki podkład pod czwórkę albo po prostu nową trylogię, tak zwał jak zwał, póki co, na razie, kodowo. Druga sprawa, to też o czym wspomniałeś, to jest ekipa z bardzo konkretnym doświadczeniem. Oni stworzyli całkiem udane Seven, The Days Long Gone. Pracują też przy Baldur's Gate 3. Ogarnęli DLC do Divinity Original Sin 2. Oprócz tego ogarnęli takiego RTS-a jak Gord. Pomagali przy Outriders, czy przy genialnym pod kątem klimatu głównej bohaterki, psychozy i narracji Hellblade, Senua's Sacrifice. Jeśli to wszystko się uda, no to wiesz, no mówiąc krótko, doskonale byłoby móc ponownie poeksplorować, wiesz, taką wyzimę, podgrodzie, odmęty, czy las na bagnach, tak jak przeczesywaliśmy Nowigrad, Skellige, czy Velen w dzikim gonie. Ale w tym momencie trzeba będzie rozszerzyć te tereny, by móc zrobić to wszystko w oparciu właśnie o jedną wielką mapę, która będzie pozbawiona właśnie jakichkolwiek ekranów ładowania. Co do tych kultowych, klasycznych kart erotycznych, no ja wątpię, że one się pojawią przy aktualnej wszędobylskiej poprawności politycznej. To byłoby ciekawe, wiesz, bo to jest też, będą też tak, mody, że... Będą mody z influencerkami. O kurde, albo z influencerami. Także szykuj się na kartę. Ja sobie, myślę sobie, że wiesz, to, że jest, mamy do czynienia z kulturą słowiańską i od początku do końca to jest powiedziane, to jest jednak jakby z perspektywy Zachodu, to jest gra tworzona w Europie Wschodniej, chociaż nie jest to Europa Wschodnia, ale jednak tutaj trochę obowiązują inne zasady i myślę, że brak poprawności politycznej w takim dziele mógłby przejść, mógłby być zaakceptowany, no bo to jest trochę inny świat, inny rodzaj literatury. Ale może nie, może wiesz, to jest tak, myślę, że te karty, jak możemy z nich śmieszkować, to jest jakby główny aspekt erotyczny tam był i to może bawiło młodego człowieka. Natomiast one stały się trochę elementem sentymentu związanym z tą grą. No bo nawet w tamtych czasach niewiele takich obrazków się przydarzało. Więc to było takie odejście od tradycyjnego nurtu i to było coś, co mi się podobało, nie dlatego, że jest tam golizna, tylko dlatego, że jest inaczej i że radzi się nie boją pokazywać tych rzeczy i przez to gra staje się trochę dojrzalsza. Natomiast jeżeli chodzi o konstrukcję tego świata, no ja jestem bardzo ciekawy dwóch rzeczy. Po pierwsze, niewątpliwie będą chcieli to zrobić bez ekranów ładowania i to jest jak najbardziej do zrobienia. Będą to produkowali na Unrealu 5, więc możliwości są niesamowite. Pytanie tylko, na ile oni będą chcieli stworzyć dzieło spójne z tym, z czym mieliśmy do czynienia w jedynce. Czy rzut się będzie zmieniał, bo tam zdaje się była możliwość przełączania na dwa rzuty, izometryczny i taki 3D trochę, znaczy z trzeciej osoby, chciałem powiedzieć. Zobaczymy, jak to wykorzystają. Mam nadzieję, że powiększą trochę ten świat, bo wtedy jego rozmiar był adekwatny do tamtych czasów, natomiast dzisiaj będziemy mieli takie poczucie chyba klaustrofobii odrobinę, więc myślę, że siłą rzeczy, mimo tego, że to jest remake, to należałoby ten świat trochę powiększyć, żeby go uwspółcześnić. I jeszcze jedna rzecz, o tym wspomniałem. W związku z tym, że to jest od nowa robiona gra, to jest duża szansa, żeby wydać ją na konsolę i to znacznie zwiększa bazę graczy, wiesz, dużo osób grało kiedyś tylko na konsolach, zwłaszcza na zachodzie, i oni w ogóle nie mieli okazji ograć Wiedźmina, więc dla nich to będzie zupełnie nowa przygoda. I jest jeszcze jedna rzecz, która mi krąży po głowie, tylko mi wyleciała teraz, ale sobie to przypomnę. Okay. Przypomnę sobie za chwilę na pewno. Znaczy, żeby było jasne, ja tu nie jestem żadnym obrońcą, czy jakby moja pozycja jakby nie odnosi się do tego, że nie ma problemu, gdyby pewne odważne elementy zostały usunięte. Nie, nic bardziej mylnego, moi drodzy. Znacie mnie doskonale. Ja kocham Wiedźminy właśnie przez ten ciężki, brutalny klimat dark fantasy, gdzie tym wszystkim częściom nieobce są takie kwestie jak rozczłonkowanie, dekapitacja, ogólnie brutalność, erotyka to czy lubimy. Wulgarność. To lubimy. Mi tego brakuje w wielu różnych grach, które są świetne. Brakuje brutalności, brakuje tej takiej
dobrej kurwy, jak się to mówi, nie? Takiej po prostu dorosłej gry RPG, a nie happy, funny, fantasy na tej zasadzie. Mhm. Także tak, no myślę, że na pewno, bo tak, nie chcę znów wam tłumaczyć i jakby rozkładać na czynniki pierwsze, czym jest remaster, a czym jest remake. Remake może pozwolić sobie na o wiele, wiele więcej ingerencji w sam kod bezpośredni. I tutaj, wiesz co, no, ja bym na pewno nie zostawił systemu rozwoju postaci. On był moim ulubionym ze wszystkich trzech części. Był rozbudowany, jeśli mnie pamięć nie myli, w odniesieniu na trzy rodzaje zdobywanych punktów i odpowiedzialnych za trzy różne tam takie podstawowe gałęzie tego rozwoju, systemu rozwoju drzewka. Mhm. To mi się bardzo podobał. Także ulepszony system walki z trójki plus trochę bardziej urozmaicony system rozwoju z jedynki. Czemu nie świat dwójki, trójki? No jasne, możemy sobie oczywiście gdybać i tak dalej, ale moi drodzy, no na pewno trzeba, bo mówimy o grafice, mechanice, ale zatrzymajmy się na chwilkę przy muzyce i polskim dubbingu, bo to też trzeba byłoby zremasterować, moi drodzy. To nie jest tak, że już mamy stare głosy i tam coś poszlifujemy i koniec. Nie, pewne rzeczy trzeba nagrać po prostu od początku i o tyle, o ile, bo przypomnę wam tylko rodzimą obsadę odpowiedzialną za dubbing. Oczywiście Jacek Rozenek, Geralt, Paweł Szczęsny, Zoltan, Agnieszka Kunikowska, Tris, Monika Pikuła, Szani, Jacek Kopczyński, Jaskier, Jarosław Boberek, oczywiście Magister, Jacek Mikołajczyk, Azar Jaft. Powinni z chęcią powrócić do swoich ról, no ale tutaj problem jest przede wszystkim z Wesemirem, który był odgrywany przez Miłogosta Reczeka, który zmarł rok temu w 2021 roku. Także jestem ciekaw, jak tutaj podejdą do tematu, jakby no, w ramach remake'u, remastera, dubbingu, ale na pewno chciałbym, żeby został Adam Skorupa i pan Badowski, którzy stworzyli muzykę no cudownie klimatyczną, idealnie oddającą klimat Wiedźmina pierwszego. I nie mówię tylko tutaj w odniesieniu do tego, co leci w tle w głównym menu. Rok, ty jak uważasz? Wiesz co, to jest tak, ja, jakby państwo obserwują mnie na kamerce, to ja tutaj zapisuję sobie albo coś sprawdzam w internecie, prawda jest taka, że robię notatki, żeby dorzucić parę rzeczy do tego, co powiedział Rojo. Powiem ci szczerze, że ja zupełnie nie pamiętam polskich głosów. To jest tak, że to, co mi zostaje we wspomnieniach, to taki ogólny sentyment do historii i klimat. Zakładam, że głosy bardzo dobrze się w to wpisywały, bo mi absolutnie nie przeszkadzały i dopełniały tę całą historię. Ja myślę, że jednym z elementów dobrze opowiedzianej historii są dobre głosy. I Redzi to w zasadzie od początku robili naprawdę dobrze, zwłaszcza w polskiej wersji językowej. Co nie jest takie proste, bo jednak sporo firm rodzimych, które w Polsce produkują gry, to te dubbingi robią tak bardzo jakoś bez odpowiedniego namaszczenia, albo nie wiem, może nikt nie potrafi tak jak Redzi. Redzi potrafią język polski wkomponować nawet w Cyberpunka, co wydawało mi się totalnie niemożliwe. Więc nie mam cienia wątpliwości, że teraz przytrafi się to również, chociaż nie robią tego bezpośrednio Redzi, ale tam jakiś taki artystyczny nadzór nad tym wszystkim będzie. Więc tak, no pewnie aktorzy trochę się pozmieniają. Natomiast chyba w kontekście tego, o czym mówisz, też warto wspomnieć o muzyce, bo ona niewątpliwie też musi się zmienić i musi trochę być unowocześniona, chociaż była wtedy wyśmienita. I jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem, i to jest to, o czym wspomniałem wcześniej i zapomniałem tego dopowiedzieć. Odnośnie tego, co mogłoby się przydarzyć w tym Wiedźminie, musimy pamiętać, że Redzi pracują nad czwartą częścią Wiedźmina. I oczywiście to jest taka rzecz, która jest pewnie na razie w sferze planowania i tam się nie odbywa jakoś bardzo dużo rzeczy, pisania historii, robienia rozgałęzień i tak dalej. Natomiast w związku z tym, że te gry praktycznie powstają równolegle, robione przez niezależne studia, to myślę, że w pierwszym Wiedźminie mogłoby się pojawić kilka nowych wątków i kilka nowych postaci, które potem odkryjemy w Wiedźminie 4. Że to jest świetna okazja, by opowiedzieć historię w różnych perspektywach czasowych i powiązać je ściśle jakimiś postaciami albo jakimiś wydarzeniami. Że potem w Wiedźminie 4 możesz gdzieś tam sobie iść i coś znaleźć i kogoś posłuchać, jakąś taką rozmowę, która... Bo jakby jestem... To jest pewne, jakby Redzi łączą te historie wszystkie i w Wiedźminie 4 pojawią się pewnie jakieś nawiązania do Wiedźmina 3, do Wiedźmina 2, do Wiedźmina... Oczywiście, połączą to.
Tak, ale teraz mają jeszcze niesamowitą okazję, by do remake'u Wiedźmina, żeby w Wiedźminie jeden remake zrobić dokładnie to samo. I nawet wręcz połączyć te dzieła rzeczami, które do tej pory nie występowały ani w jednym, ani w drugim. Więc to jest potencjał, który pewnie będą chcieli wykorzystać, o ile starczy czasu, budżetu i ochoty. Więc tak, to zamyka moją złotą myśl. Moi drodzy, no bo tak, przez to, że temat zostanie scedowany, na podwykonawcę w myśl studia zewnętrznego i pozwoli to Redom skupić się na nadchodzącym dodatku do Cyberpunka, jak i w ramach pełnoprawnego nowego Wiedźmina, w którym naprawdę, jeszcze raz zaznaczę, nie obraziłbym się, gdybym mógł no-name'owym póki co Wiedźminem rozpocząć przygodę w Kaer Morhen, może młodym Vesemirem, zanim wszystko to zostało założone, może Lambertem byłoby nieźle, uważam również. Ale ja też trafiłem na bardzo ciekawy wywiad z tak zwanym quest designerem, która to pani powiedziała, że no siermiężną robotą i bardzo ciężkimi wspomnieniami darzy sytuację pewnego detektywistycznego questa, który jakby opierał się w sumie tylko i wyłącznie na prowadzeniu dialogów, albowiem oni ówcześnie, czyli przed 2007 rokiem, nie mieli takich narzędzi jak tam detektywistyczne filtry czy nakładki znane z Wiedźmina 3, gdzie badało się właśnie jakieś tropy i musieli kombinować inaczej. Także myślę, że tutaj takie detektywistyczne questy, myślę, zyskają no, na klimacie ciekawej, mechanicznej aranżacji dzięki tym detektywistycznym, klasycznym kwestiom związanym z tymi zadaniami, chociażby z Wiedźmina 3. Jeśli jasne, dodamy do tego oczywiście jakieś może ulepszone quick kille, finishery, tak, szeroko rozumiane. No można się tematem pobawić, bo tak, niby baza jest zrobiona. Uważam, że w żadnym wypadku fabuły narracji dotykać nie trzeba. Usunąć elementy, które budziły jak najwięcej kontrowersji, dodać elementy, które mogą, nie mówię upodobnić mechanicznie, wizualnie temat do trójki, ale właśnie dzięki piątce silnikowi, no myślę, że może być przepięknie, tak? Wszystko, by jednak nie zatracić tego słowiańskiego, szeroko rozumianego piękna podczas już wersji końcowej. No, zgadzam się z tobą. W ogóle fajna wzmianka o tych rzeczach detektywistycznych. Tak naprawdę od czasu Wiedźmina 3 trudno znaleźć w grach takie ciekawy sposób podejścia do rozwiązywania zagadek, że tam szukasz śladów i Geralt komentuje, że tu znalazł i wiesz, jakby jego opis takich wręcz medycznych zabiegów związanych z tą robotą detektywistyczną, że ktoś tam został rozcięty w ten sposób, że to musiał być taki potwór. To jest fascynujące słuchanie takiego speca przy pracy i to na pewno można wkomponować. Wydaje mi się, że twórcy z Guerrilla Games w Horizon Forbidden West trochę wykorzystali ten motyw, ale nie poprowadzili go aż tak dobrze jak Redzi i to fajnie jakby się znalazło w pierwszej części. A propos rzeczy detektywistycznych, Gotham Knights próbuje udawać grę detektywistyczną momentami i mimo tego, że ja uwielbiam Gotham Knights i świetnie się w to bawię, to jednak to jest tak po macoszemu potraktowane, że to jest tak, po prostu katastrofa. Więc mam nadzieję, że Redzi, no, że oni full theory, prawda? Tak, zgadza się. Że wykorzystają ten motyw i doświadczenia Redów i zrobią coś fajnego w tych questach. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. To wszystko się sprowadza do tego, że my oczywiście odczuwamy sentymenty i fantastyczne to są sentymenty. Tylko teraz to jest największym problemem tego studia, jest zrobić grę, która odpowiada sentymentom, które przerastają rzeczywistość. Wiesz, w Diablo 2 to jest tak, że Diablo 2 nowe wygląda tak, jak żeśmy sobie wyobrażali stare, a jednak jest inne, nie? To jest namacalnie inne. I dokładnie to samo musi się wydarzyć w Wiedźminie, że ten Wiedźmin musi wyglądać tak, jak wyglądała nasza wyobraźnia, nasza, wiesz, takie trochę marzenia na temat tej gry. To, co żeśmy sobie wypełniali wyobraźnią, tam musi się znaleźć już w tej grze dzisiaj współczesnej. Więc to tak naprawdę to jest fajne zadanie i to jest dobra robota, to jest dobra okazja, żeby zrobić fajną grę, ale to jest spore wyzwanie, żeby zaspokoić te potrzeby, żeby odpowiedzieć na te sentymenty. Więc trzymam bardzo kciuki, żeby im się udało to zrobić, ale też trzeba pamiętać, że to są ludzie, którzy uczestniczyli w tych projektach i oni też mają swoje sentymenty i rozumieją to bardzo dobrze, więc chyba nie ma się czego obawiać w tym zakresie.
Nie, nie wydaje mi się. Tym bardziej, że Redzi wiedzą, jak wysoko wisi sentymentalna poprzeczka. Bo jakby no, pewne kultowe gry są przede wszystkim kultowe, bo są nośnikami jakichś określonych wspomnień, które rozgrywały się w naszym życiu, gdy w dane gry graliśmy. O tym niejednokrotnie była mowa jakby u mnie w różnych programach o różnych formatach, ale tak samo dopinguję właśnie w tym momencie Wiedźminowi 1 remake, jak i Gothicowi 1 remake pod tym kątem, bo ludzie się boją, że ich dzieciństwo zostanie zniszczone. Nie wydaje mi się, to jest bardzo błędne podejście. Nikt nam nie odbierze już pewnych rzeczy. Nikt, po prostu nikt. A jest zwiększone prawdopodobieństwo, spontagowana szansa, że właśnie jakby nowe pokolenie graczy uśmiechnie się do naszych gier z młodych lat. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, iż fajnie będzie móc przeżyć to ponownie, oczywiście pod tym kątem, jeśli te ingerencje w to serce, w ten krwiobieg nie będą zbyt inwazyjne w rozumieniu no, fabuły narracji, ale uważam, że no, tak jak wcześniej wspomniałem, oni mają świadomość tej poprzeczki, oni mają świadomość tych wymagań i oczekiwań. Także myślę, że tutaj po prostu nie będą wyważali otwartych drzwi, nie będą zmieniać coś, co grało i było dobre, nie będą wymyślać koła na nowo i możemy być bezpieczni. No tak jak mówię, fajnie, że coś się tam dzieje na tej zasadzie, bo jakby no, temat wraca ogólnie wiedźmiński do łask. Jeszcze tu mamy remake jedynki, tutaj dodatek do cyberpunka. Coś się dzieje, coś się dzieje. Mam nadzieję, że to nie jest tylko taka zapchaj dziura, zapchaj morda inwestorska, żeby się tam talary nie posypały w złą stronę. O, może tak. A tak naprawdę to te tematy albo zostaną zamknięte, albo będziemy na nie czekać tak długo, że my po prostu z rokiem fizycznie tego nie dożyjemy. No zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale tak jak mówię, moi drodzy, jasne, mógłbym tutaj sypać jakimiś historyjkami z przeszłości, bo o jednej nigdy nie zapomnę. I czy ten remake wyjdzie, czy nie wyjdzie, nikt nie odbierze mi wspomnień z moim przyjacielem Regisem, który oczywiście pojawia się w pewnym momencie. Nie będę mówił kiedy, bo jest to, byłby to troszeczkę spoiler mimo wszystko. Ale Regis oczywiście wampir. On mnie rozkochał w Wiedźminie, dlatego ja przeczytałem część Sapkowskiego przed jedynką, część przed dwójką i skończyłem wszystko co Sapkowskie przed premierą trójki. No, ale tak wsiąkłem w ten temat, że przyjechał on do mnie do mieszkania, bo i tak mieliśmy w piątek rano plany udać się do sieci Saturn i nabyć właśnie na premierę Wiedźmina 1 pudełkowego. No i w ogóle przez to, że byliśmy jednymi z pierwszych klientów, to dostaliśmy w bonusie część zawartości edycji kolekcjonerskiej specjalnej, także fajnie wyszło. A żeby przyspieszyć w ogóle cały ten czas, no to poimprezowaliśmy ostro w ten czwartek i faktycznie takie długie, przeciągające się czekanie mile się skróciło. Tylko po to, żeby na pewnym etapie w ramach pewnego questa wznieść kielich za wampira Regisa w samym Wiedźminie 1. I to są elementy, których nikt mi nie odbierze. Czy się nie uda, czy się uda. Mam nadzieję, że się uda. Trzymam kciuki. O, ja tu nic nie dodam do tej sentymentalnej historii. No tak, oczywiście, że trzymamy kciuki, kibicujemy i to jest absolutnie pewne i zakładam, że właściwie wszyscy, którzy obserwują ten projekt, mają dokładnie takie same rzeczy do opowiedzenia, że trzymają kciuki i liczą, że to się uda. A jak się nie uda, to zawsze Wiedźmin 4. A nie, uda, musi się udać, co się nie uda. Musi się udać. Moi drodzy, więc tak, jeśli chcielibyście rozbudowania solo i w duecie z rokiem dzisiejszych rozważań, to tak jak mówię, zapraszam serdecznie do słuchania podcastu, gdzie przeanalizowaliśmy, jak mogłaby wyglądać nowa wiedźmińska trylogia, jak i ja was serdecznie zapraszam do odcinka Sentymentalnie przez gry z jedynki i dwójki przed trójką rok. Bardzo ci dziękuję za udział w programie. Jeśli chcesz coś dodać na koniec, to oczywiście śmiało. Nie, wszystko powiedziałeś już bardzo, bardzo sensownie.
Jakbyś mi powiedział wcześniej, że mam coś dodać na koniec, to coś miałem, jakąś złotą myśl, ale mi wyleciała z głowy teraz. Miałeś jak zwykle. Kilka tych złotych myśli, także spokojnie. Tak, ale większej rzeczy, które chciałem powiedzieć, powiedziałem. Pozostaje mi tylko pozdrowić Państwa i dziękować. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie i jak zwykle z wielką przyjemnością opowiedziałem swoje rzeczy, które do powiedzenia miałem. I to zamyka moje tutaj spekulacje na temat Wiedźmina pierwszego. Okay. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. No i podzielcie się swoimi wrażeniami co do radowskiej informacji świeżutkiej w komentarzach. Trzymajcie się. Dzięki, Rok. Hej, hej. Pa, pa. Trzymajcie się.